Cześć, siemanko. Cześć, witajcie. Witajcie, mamy dzisiaj Dzień Babci, 21 stycznia roku pańskiego 2021. Ostatnio się pomyliłem, wszystkich przepraszam. Dostałem jeszcze w starym roku. Wszystkiego najlepszego i oczywiście 200 lat życia. Dzisiaj tu z Patrykiem uzgadaliśmy zakup nawozów. Akurat Patryk umie, dlatego mam też taki ważny jakby temat, który oprócz ważnego tematu, że mi koronki nam kurwiają, także muszę garbatą, może stoję, więc tutaj nie czekajcie. Ważny tematem jest to, akurat może Patryk akurat tego już nie jest zainteresowany, ale może wielu z Was, o czym chciałem powiedzieć. Mianowicie o tym, że ci z Was, którzy posiadają akcje krajowej spółki cukrowej, do końca lutego macie czas na wymianę tych swoich akcji na wersję elektroniczną. Musicie znaleźć to najlepiej na stronie internetowej albo po prostu gdzieś tam zadzwonić na tylko informacji. Chodzi o to, że akcje, które posiadacie, z końcem lutego tracą ważność i należy osobiście odwieźć gdzieś do Waszej cukrowni, która działa w krajowej spółki cukrowej, bezpośrednio do Torunia, oczywiście nie do ojca, tylko do spółki, te Wasze akcje i odpowiednie formularze wypełnić. Musicie akcje oddać, które zostaną wrzucone do bazy elektronicznej. Tak to po prostu jest. Spółka, nie wiem czemu, informuje tylko i wyłącznie na stronie internetowej. Ja też dowiedziałem się przez przypadek w sumie. Może ktoś wchodzi na stronę krajowej spółki cukrowej, zwłaszcza hodowcy, plantatorzy, wyłącznie hodowcy, którzy do tej pory sieją burak cukrowy, natomiast pozostali pewnie nie bardzo, a nigdzie w mediach to nie jest nagłaśniane, a jest to uważna sprawa, ważna także. Kto ma, a nie wie jeszcze o tym, ja też dopiero naprawdę pismo dostałem w zeszłym tygodniu, o tym się w ogóle nie mówiło, a czwarte wezwanie już było do wymiany akcji, macie czas do końca lutego. Sprawa, ostatni moment. Tak jest. Sprawa ważna, zapamiętajcie sobie. Teraz taką sprawę, którą chcieliśmy jeszcze jakby poruszyć, wpadliśmy na taki pomysł, może bardziej jest to jakby wysunięte od Patryka. Chcieliśmy u nas siać w okolicach jęczmień, browarniany, fachowo się nazywa, browarny. Browarny czy browarniany? Nie browarny wiem, jak to dobrze. Lauret, to jest nowa odmiana, którą będę miał ja jako agrodoradca firma sprzedaży. No i stąd taka nasza chyba inicjatywa. W okolicy tego w ogóle nie ma. Są regiony, w których tego jęczmienia jest sporo, bo to jest jęczmień, który według mnie, na którym według mnie można zarobić troszkę lepsze pieniądze przy niższych nakładach. Także myślę, że to jest fajna alternatywa. Tym bardziej, że teraz ta hodowla podupada. Z tego jęczmienia paszowego potrzeba chyba coraz mniej. A piwa piją ludzie coraz więcej. Piwa pijemy chyba tyle samo, jak nie więcej, jak siedzimy teraz w domu podczas koronawirusa. Także myślę, że to by było coś fajnego. Ja będę ten jęczmień sprzedawał tutaj na regionie i najprawdopodobniej, to jeszcze jest do dogrania, myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni będę też skupował ten jęczmień, także ten zbyt będzie pewny. Cena będzie wyższa niż takiego jęczmienia zwykłego, paszowego. Także myślę, że to jest fajna alternatywa. Jeżeli ktoś nie ma hodowli, a ten jęczmień chce zasiać, ja bym sam osobiście też poszedł w jęczmień właśnie browarny czy browarniany. Bo jednak zawsze tych złotówek z hektara zostanie więcej. Dokładnie, ja też na pewno spróbuję. Na pewno zasieję sobie tego swojego jęczmienia. Miałem gdzieś tam wcześniej plany porobione na kukurydzę, więc jakoś dużo tego hektarów nie będzie, ale też spróbuję, zobaczymy jak to będzie planowało. Nakłady sam, bo jako browarnego, czy tam browarnego, jak to się nazywa, inaczej go, słuchajcie, nie siałem. Przynajmniej może kiedyś, ale to już było dawno i nie pamiętam. I teraz skoro Patryk chce to kupować i da cenę wyższą, z rybkiem wieprzowiny jest, jak każdy widzi. Teraz tak, chcemy od Was takie w komentarzach taką informację uzyskać. Kto by był chętny, na pewno numer podamy Patryka telefonu. Pod spodem, niektórzy już pamiętają z poprzednich filmów. Oczywiście mile widziani są wszyscy, ale z bliższych okolic, tym bardziej. Żeby ktoś dał znak pod filmem, czy jest zainteresowany, zadzwonił. Bo jeżeli będzie tego dużo i Patrykowi opłaci się to kupować, powiedzmy, że są kilka firm, tak? No tak, to muszą być już ilości, kilkanaście samochodów, żeby to miało sens. I wtedy, jeżeli będziemy na stylu, po prostu kto będzie chciał zasiać ten jęczmień, Patryk będzie to kupował i będzie można gdzieś tam jakieś spore pieniążki sobie z tego tytułu zarobić. Nie kłopotać się z przechowywaniem, ze zrzucaniem. Tak, bo to idzie dość szybko. Jeżeli mamy już sieć ten jęczmień, to ja bym poszedł właśnie w tego browara.
na tym regionie trzeba, musimy się tego nauczyć. Także jeżeli ma jakieś macie jakieś doświadczenia, też piszcie o tym w komentarzach. No, no i piszcie, czy byście byli chętni. Tutaj myślę, że powiat cały włocławski, tutaj Gostynin, Krośniewice, Kutno. W tych regionach Łowicz, będzie wiedziała. Łowicz też nie jest daleko, myślę, że to jest temat do ogarnięcia, także jak najbardziej. Odzywajcie się, piszcie i wszystko od tego zależy, czy wystartujemy z tym tematem, czy nie wystartujemy. My byśmy bardzo chcieli, bo jest jednak to coś nowego i myślę, że fajnego, dochodowego. Także czekamy. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Nie zdradzimy trochę. Wam, co to na razie jest, ale no potęga, także tutaj się to na okolice, to tam nawet i Andrzej i Gienek takiego nie mają. Słuchajcie, i teraz co byśmy chcieli jeszcze? Na pewno chcemy tak, żeby jak już będziemy mieli te osoby zdecydowane i chętnych na siew takiego jęczmienia, zapraszam na pewno kogoś, czy z hodowli, czy po prostu jakiś specjalistę, żeby mógł... Ktoś, żeby tam też więcej na kanale więcej powiedział, tak. Żeby więcej... Sami wiecie, że nie ma teraz możliwości zrobienia na razie, na ten moment jakiegoś, powiedzmy, zebranka, jakiegoś spotkania przy żurku, że tak powiem, żeby sobie o tym porozmawiać, szkolenia, bo nie ma takie rzeczy robi, bo bardzo dużo osób. Bardzo fajne, cenne informacje. Można było sobie tak i posłuchać, i pojeść, i coś tam napić się na... I się napić na końcu. Było dużo fajnych rzeczy. Teraz musimy po prostu korzystać z mediów. Jak widzicie, także jeżeli będzie zainteresowanie w tym temacie, będziemy chcieli, żeby... Będziemy działać. Tak, będziemy działać, żeby powiedzieć coś o tej odmianie bliżej. A mamy odmianę naprawdę dobrą i wyróżniającą się. Odmiana, która w różnych warunkach spełnia wszystkie parametry, jeżeli chodzi o browar. I taka ciekawostka, o której dowiedziałem się niedawno, że to jest odmiana, z której robi się whisky, której butelka jest warta 400-500 zł. Takie dostałem informacje. Może uda się... Jeżeli będziemy mieli tylu klientów na taki ilość, to postawimy własną destylarnię chyba. Bo to 500 zł za butelkę, słuchajcie. No to naprawdę. Musimy jakoś spróbować kiedyś tej whisky, nie? To jeżeli dojdzie nasza ta inicjatywa nasza do skutku i zaprosimy tą osobę, która będzie wam chciała powiedzieć o tej odmianie i po prostu o jęczmieniu browarnym. Jak to ma wyglądać i tak dalej, to wtedy kupimy taką butelkę whisky i sobie usiądziemy w domu przy tej... Będziemy się delektować wtedy tym smakiem za te 500 zł. Tak. Butelkę przez 4 godziny. Słuchaj, także co, no dzisiaj wydaje mi się, że krótko na temat, oczywiście co, zareklamuję Patryka, mogę? Proszę bardzo. Patryk, tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawialiśmy o nawozach. W tym roku już Patryk ma pełną gamę nawozów, także kto tam jest zainteresowany, ceny do dogadania oczywiście, ja się dogadałem, także wy się dogacie. Ceny niższe, gama od wszystkich tam prawie producentów. Jeśli chodzi o nawozy, to naprawdę jest czym wybierać. Jest czym wybierać, także no zobaczymy jak to wyjdzie, jakie będzie wasze tym tematem zainteresowanie. No i co, kończymy chyba na dzisiaj. Nie będziemy chodzić, bo dzisiaj tak stoimy w miejscu, kolega kręci. Bo wiatr troszeczkę, słuchajcie, nam wieje, a GoPro wiecie, że tego nie lubi i będzie nam tam brzęczało, brzęczało. Tak. Także po prostu już na polu w zaciszu. I co, żegnamy się z wami. Ja będę się starał, żeby ten film krótki, aczkolwiek zawierający gdzieś tam informacji. Zapraszam was do oglądania agrokalendarza, w którym udzielam porad, jakie kukurydze w tym roku sieje na ziarno, jakie na kieszonkę. A my się z wami żegnamy. Myślę, że to będzie szybko. Do zobaczenia. Cześć.